Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z Turmoil. Okej, przenosimy się na biom zimowy, można byłoby rzec. I odblokujemy w ten sposób. A nie na zimowy. Ale tutaj już odblokujemy. Tak, dobra, tutaj to jest jeszcze co innego. Odblokowujemy ten, no. A nie mogę, a mogę wejść. O. Pójdziemy do tego ziomeczka i poprosimy go, żeby on nam na mapie wskazał miejsce, w którym jest dużo, dużo ropy. I to będzie tutaj. No dobra, to idziemy tutaj. Teoretycznie mógłbym jeszcze zaczekać. Z drugiej strony będę miał na to pieniądze, słuchajcie. Będę miał na to pieniądze. Musimy pójść sobie teraz do tego ziomeczka i odblokować połączenie. Wtedy pod fabryką. Będziemy mieli takie połączenie, będzie można się tam wpiąć i będzie można gazem podbijać sobie cenę. Dobra, weźmiemy może lewą stronę. Ja wytłukłem się z pieniędzy i pewnie w aukcjach udziału, no dobra, 2%. Mogę dać wszystko, co mam, mam niewiele. Oni też w sumie dużo pieniędzy nie mają, ale i tak raczej oni to kupią. No na początku jest warto to kupować, bo po prostu oni za to dużo pieniędzy nie wydają na to. Natomiast, no nie wiem, może mi się uda za szóstkę to kupić, to by było fajnie. Nie udało mi się. Trudno. Dobrze, to działkę mamy kupioną. Można jeszcze tutaj zajrzeć. Skoro tam ma być dobry teren, ale jest. A czekajcie, tu u góry. Dobra, kupimy to. Niech będzie i lecimy. Lecimy dalej. Ja na kilka dni, kurde, nie grałem, więc będzie trzeba się jakoś rozruszać. Może to był zły pomysł, żeby brać od razu taki soczysty teren z dużą ilością ropy. Dobra. Tu się podłączamy. Koniki od razu kupujemy. No i tam sprzedajemy. No nie mamy wyboru za bardzo. Dobra, ile mam pieniędzy? Jeszcze troszkę za mało. Tam po prawo troszkę cena rośnie. No zaraz mogę. To jest jedno takie duże? Chyba to jest jedno takie duże. Dobra, teraz tam sprzedajemy. Tak mi się wydaje, że to jest jedno takie wielkie. Tak, to jest jedno takie wielkie. O kurde. No dobra, to trzeba ulepszyć w takim razie. Tam jest ładna cena, to sprzedawajcie czym prędzej. Ja już zawczasu tu postawię silos. No postaw się. Dziękuję. Ile ja tego dam radę tu wcisnąć? Po środku jeszcze dam radę jeden wcisnąć? Powinienem. Dokładnie. Będziemy potrzebowali mnóstwo. Teraz potrzebujemy magazynować ropę. Chwila, moment, bo dźwięku nie ma z gry. Ja pierdzielę. OBS tak marzy. On czasami potrafi nagle stracić źródło dźwięku. Nie wiem, czemu tak jest, ale tak jest. Dobra, tutaj ropy dalej nie ma. Żebym sobie kretów trochę wpuścił. A szukajcie. Dobra. Mamy cenę taką fajną do sprzedaży, no to sprzedawajcie. Dobrze, bo to jest dużo ropy, to trzeba kopać to czym prędzej, znaczy wydobywać. Dobra, czy ja dam radę? Dam radę. O kurde, to źródło jest gigantyczne. Potrzebujemy kretów, bo musimy wiedzieć, gdzie są źródła tego gazu teraz. Dobra, kuźwa, ale żem to. Jest taki klasyk. Ale nie będę cytował tego klasyczka. Kupujemy jeszcze to. Te super silo by się przydały, ale nie mam ich jeszcze niestety. Dobra, sprzedajcie trochę. Dobrze, kupię to. Jeszcze więcej kuni. No i był wyciek. Czekajcie, niech ta cena urośnie. Ja sobie to oczywiście. Jezu, jakie to jest kuźwo gigantyczne. Normalnie jak brzucho Randy'ego. Dobra. Sprzedawać. Tu jest kolejne złoże, tylko będę musiał sobie wykupić wiertło za chwilę. Jezu, oni nie dają rady tego wywozić. Więcej tam sprzedawać wszyscy, kto nawet kupię. Niech będzie. Jezu, jak to rośnie. Tam jeszcze jest jedno złoże. Matko. A to jest gaz, stój. No właśnie. No sprzedawajcie na razie. No to jeszcze tam trochę sprzedajcie. W momencie, w którym się tak podłączymy do gazu, no to ten gaz się traci, że tak powiem. Więc. No i to też jest gaz. Zamykaj to. Dobra, to chociaż gaz mamy już znaleziony. I chyba nie ma sensu już tego sprzedawać. Ty dalej tu tańczysz. Okej, tu. Jezu, jakie gigantyczne. Więcej was. No mówię, nie nagrywałem kilka dni. Nie grałem kilka dni w Turmoila.
I trochę. Dobra, nie, nie, nie. Będziemy sprzedawali zaraz po 3 nawet dolary, więc ja bym to jeszcze przyspieszył. Jeszcze więcej kretów bym tu zapuścił. Niech szukają. Igły w stogu siana. Dobra, tyle starczy, bez szaleństw. Jezu, mi się zaraz zbiorniki wszystkie zapełnią. Będzie lipa. Dobra, ulepsz to. I ja już tu zacznę sieć robić taką, żeby móc to później sobie zadać. Dobra, zrobimy tak. Niech będzie. Tylko tyle gazu? To jest bardzo mało gazu. Ujojoj. Może, czekajcie, tu coś jeszcze jest. To zapewne znowu jest ropa. Znaczy gaz. Ej, 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 ej. Nie, nie, nie. Dobra, sprzedajcie trochę. Dobra, już starczy tej sprzedaży. Tak, to jest znowu gaz. Mamy wrzesień. Mamy mnóstwo czasu jeszcze. Całą ropę już wykopaliśmy. To miejsce nie... Znaczy, no dobra, jak się patrzy na to, to nie jest tak źle wcale. Dobra, niech oni to wykopią wszystko. Czy wydobędą w sumie. Mamy mnóstwo czasu. Dobra. Teraz zamykamy sobie te szyby naftowe. Tutaj też możemy zamknąć. Teraz to sobie możemy otworzyć. I puszczamy to. I cena nam zaczyna rosnąć. Tylko mówię, no tego gazu to mamy jak na lekarstwo. Ja już teoretycznie powinienem to zacząć sprzedawać. Bo tego nie starczy. To jest naprawdę malutko. Chociaż... Ej, nie było aż tak źle. Gazu tu było naprawdę strasznie mało. Dobra, kończymy. No raczej tu już więcej nic nie było. Nawet diamencika nie było. 61 tysięcy udało nam się zarobić. To jest dużo nawet. Ale będzie tego znacznie więcej. O Boże, jak im tragicznie poszło. Nie mieli słabe tereny. Dobra, co teraz wziąć? Wielkość stada? Kurde, nie, 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 ja wiem co ja potrzebuję. A nie mam jeszcze tego odblokowanego. Nie mam super silosów. Lipa. Dobra, najpierw może aukcję udziałów. Ile to jest procent? 3. 15 tysięcy. Tyle mogę dać. Mam nadzieję, że mnie nie przybiją. Będzie dramat. Dobra. No nie chcę dawać więcej. W sumie jest 20. Trochę poniżej 20. Dobra, stój. Stój, niech będzie. To był dosyć dobry zakup. Może tu bym coś ulepszył. Gaz, co to daje? Aha, że krety będą wyszukiwały gazu. No dobra, niech będzie. Będę szybciej wiedział, gdzie jest gaz. Nie będzie takich sytuacji jak teraz, że się przez przypadek wierciłem w nie. W te złoża. Dobra, 33 tysiące, nie mam za bardzo co kupić, bo to kosztuje 30. No to nie będę kupował. Aukcję terenu, idziemy na teren 52, oni też nie mieli złych terenów. Ja bym poszedł tutaj. No już to, a ja tu chcę. No i git. No nie, nie miało pewnie znaczenia jakiegoś większego. Ale niech będzie. No dobra. No to jeszcze tu można zajrzeć. A od biedy niech będzie. Od biedy niech będzie. No dobra, no to co? Lecimy, kupujemy sobie tych ziomali. Niech tu już nam szukają. Tam już znalazł. Wszystko tak daleko od siebie. Dobra, tu są dwa koło siebie. To mi się podoba. Okej, to też jest duże. Dobra, tam jest fajna cena. To tam za chwilę pójdziemy. Kurde, to był zły pomysł. Ojojoj, zamknij to. Zamknij to. Czemu to się nie chce zamknąć? Dobra, sytuacja już opanowana w miarę. Dobra, tu sprzedajemy. Zdupiłem, że tak dużo... Dużo tego postawiłem. Dobra, niech sprzedają jeszcze. Trzeba mieć pieniądze na ruchy. Tam jeszcze oczywiście się rzuca jeden. Dobra, silosy już kupujemy. Trochę nieprzemyślane to jest. Mógłbym bardziej przemyśleć to rozstawienie. No... To jest najgorsze, że tu nie możemy usuwać rzeczy. Jak już coś postawimy, to to zostaje. To chyba nawet tak polecimy. Ja tam sobie... Widocznie jeszcze jeden walnę. Chociaż nawet bym... Chociaż może nawet uda się dwa tu walnąć. Nie, już za mało miejsca. Szkoda. Dobra, tu nie sprzedawajcie, lećcie tam.
Ja dokupię tych koni. Niech lecą. Dobra, tu za daleko poszedłem. Trochę bliżej. No i jeszcze tu się podłączymy, to sobie ulepszymy. To jest już większe. No dobra, niech to się wydobywa. Ja tu jeszcze ich postawię parą. Tam już nie sprzedajemy, tam lećcie sprzedawać. Średnio ja to widzę, Gdzie jest to złoże? Dobra, myślę, że to czas na krety. Szukajcie moje krety, kochane. Macie dużo terenu do przeszukania. Dobra, gituwa, już nie sprzedawajcie. Dobra, tak to sobie zrobimy. Tu jest jeszcze gdzieś jakieś złoże. Dobra, te krety by to zaraz znalazły. O kurde, to jest większe niż mi się wydawało. Tu jest gaz. Dobra, robimy coś takiego. Dodać by się trochę przydało, wiecie? No tu akurat cena jak na zaufanie rośnie. Dobra, to lećcie posprzedawać, bo ja i tak nie będę miał później miejsca, żeby to magazynować, więc mi się to nie opłaca. Dobra, mamy wystarczająco pieniędzy. Tu się podłączamy, tu też się podłączamy. Tu mamy gaz, tu mamy gaz. Może więcej tego by było, co? Fajnie by było, jakby jeszcze jedno źródło się pojawiło. To wygląda jakby to było już wszystko. Mało tego. Dobra, tu mamy jeszcze jedno złoże ropy. Takie małe, małe, ale jest. Tu jeszcze coś pokazuje. Tu jest, dobra, już widzę. I tu mamy złoże to gazu. Lipnie trochę to wygląda, muszę przyznać. Spodziewałem się czegoś lepszego. Wiecie co, tu będzie trzeba za chwilę sprzedać troszkę, bo ja nie wiem, czy dam radę to zmieścić, ale poczekamy do piku, ja sobie jeszcze to wezmę. Dobra, pik jest teraz. No i obróćcie tam trochę, posprzedawajcie, bo mówię, boję się, że to mi się znowu nie pomieści. Okej, czy dałoby się zacząć robić sieć? Muszę to połączyć, no tak, to można połączyć. Tak, tak. W ten sposób i to od razu zamkniemy. I od razu tak o sobie polecimy. I od razu tu się zamknie. Dobra. Będzie elegancko. To by się przydało ulepszyć, wiecie. I to ulepszamy. To ulepszamy w ten sposób, będzie elegancio. Kurde no, mało tego. To jeszcze ulepszy przy okazji. No to zaraz się skończy wydobywać, to jeszcze sobie walniemy coś takiego. No właśnie, to już się skończyło wydobywać. No i właśnie, tu już miejsca nie ma. Dobra, tu się podłączymy. Dawać, dawać. Prędko to pompować. Ostatni miesiąc. Dobra. Tak. Zamykamy to. To, że tam ropa się nie wydobędzie cała, to nie problem. Ja nie zdążę tego sprzedać chyba. Ale lipa. Czasu będzie trzeba dokupić. Dawaj ten czas. O Boże, ale to był fatalny. Ale to jest złe. O Boże. Ale gówno. Ale lipa. No to wtedy wcześniej było dobrze, to teraz jest beznadziejnie. 1%, kupcie to sobie. Kupcie to sobie w pizdu. Ale lipa. Masakra. Dobrze, że nie trzeba tym kompletnie przejmować na tym poziomie trudności. To by mogło być szybsze jakieś, wiecie. 15 tysięcy za to dała. Co za łeb. Ja za tyle 3% bym mógł kupić. No dobra. 53 tysiące mamy. To nie jest źle. Wiecie co? Ja sobie chyba wezmę to ulepszenie, bo to jest dobre. Tu już chyba nic nawet nie będę kupował. To co ja mogę kupić tak od biedy? Lecimy na aukcję terenu. No ja się może jeszcze napiję. Dobra, lecimy dalej. Wydaje mi się, że tu będzie dobre miejsce, ale o to miejsce będą się bili wszyscy. Ja sobie pójdę, no tu. Wydaje mi się, że tu już może być bieda. Wydupcaj.
Palotę. Dobra, elegancko. Jak wyglądają procenty? Procenty wyglądają dobrze. Więc lecimy dalej. Dobra, stawiamy tych ziomali. Czekamy. Okej, okay, tu już dwóch gwizda, nawet trzech. Elegancko. No to lecimy. Okej, okay, to jest całkiem spore. Ulepszymy to. Ja wiem, że tu jeszcze muszę ulepszyć, ale to za chwilę. Lecimy tu, bo jest bliżej. Okej. Okay. Ale tam już jest lepsza cena. O. Zamknij to. Nie mam pieniędzy, Jezu. Nie. Ale kupa. Nie. No wszyscy sprzedawać. Jezu. Ta przerwa odgrania mi nie służy. Dobra, tam sprzedawać. Nie dość, że bliżej, to cena lepsza. Ale syf. Za szybko to ulepszam, wiecie? To jest... Nie ulepszajcie tak szybko, bo to gubi ludzi. Nie, nie. O Boże, spanikowałem. Znaczy zamknięte, czemu to wylatuje? Tak blisko powierzchni. Idealnie pod szybem. Ktoś tu sobie ze mnie robi jajca. Okej, tu się udało podłączyć. Tam cena lepsza, lećcie tam, chłopaki. No dobra, no to po tej działce to ja się nie spodziewałem już jakichś takich wielkich, że... Szkoda, że dalej nie mam super silosów. Ja tu zmieszczę nawet całkiem sporo tych silosków. Dobra, no przydałoby się pójść w tamtą stronę, to już jest prawie całe wypompowane w sumie. Dobra, lecimy w ten sposób. I MC kwiatów bym tu wpuścił. No nie mam siana. Ale lipa. Dobra, tam sprzedajemy. Jezu, tu już tyle ropy wydobyłem, ja dalej... to miejsce jest dobre. Ja już tu chcę być, na zawsze. Dobra. Muszę trochę tego sprzedać. Kwiaty tu mają zabawę niezłą. Ja bym ich tu jeszcze trochę wynajął. Kurde, mam telefon na podkładce, nie mogę myszką ruszać. Kurde, jeszcze zaduktuję w monitor. Dobra, niech będzie tak. Może jeszcze tych tu wezmę dla pewności. Okej, okay. Tu jest olu wielkie złoże gazu, dobra. Muszę czasu pilnować, mamy lipiec. Że ja już bym tu zaczął. Będzie nawet tak. Przekopię się, bo wiertła nie mam. Kupię to wiertło od biedy. Może, nawet nie muszę tego zamykać, bo i tak nie wyleci. Będzie się w rurach gromadziło. No dobra. To ja bym sobie to od razu podłączył do tego. Nie mam pieniędzy oczywiście. Niech oni trochę jeszcze sprzedadzą. To bym podłączył do tego. No to muszę... Kurde. Ściągać mi to stamtąd. Ja tu nie chcę żadnego wycieku. Okej, to jest podłączone do tego, do tego. Boże, tak lipnie, ale dobra. Niech będzie tak. Okej, elegancko. No nie, to wrzesień już mamy dawać. Kopać to szybko, znaczy wydobywać, nie kopać. Kopać można diamenty w Minecrafcie. Ropę się wydobywa. Weź to w końcu zapamiętaj. Tam już nie sprzedajemy. Okej, kupię od razu to. Kupię mnóstwo koni. Po prostu opłaca. Starszy mi. Ich. Może ja ten licznik sobie rzeczywiście kupię. Znaczy zawsze można coś takiego robić, ale to trzeba szybko. Mam 32 konie. Trzeba mieć szybkiego scrolla w myszce. Dobra, a tu było jeszcze gdzieś złoże, ale już nieważne. Mamy październik. Chociaż... No pewnie malutkie jest. Właśnie. Będę tego żałował. Szybko. Albo może nie. Patrzę na to, ale... Dobra, nie. I tak jest tu zamknięte, ale jestem, kurde, mądry. Inaczej. Dobra, otwieramy. Otwieramy, niech to leci tam. Czekajcie, tak mniej więcej.
Próbuję się wcelować. Dobra, już tu zaznaczam. Chyba za późno. Chociaż... nawet w sumie dobrze zrobiłem. Coś tu było oprócz tego? No, 24 tysiące. No nie, nie jest źle, nie jest dobrze. Tu wiele błędów zostało popełnionych. Dobra, daj mi ten licznik w sumie. Może się już przydać. Na tym etapie gry może się przydać. Zwłaszcza, że to już nie kosztuje dużo. Czy ja to chcę kupować? Umie za 700, to może być. Aukcje 3%, no to damy z 15 tysięcy. No oni nawet mogą kupować sobie te udziały w tym momencie. To mi jakoś tam nie zależy. Oni mają na tyle mało tego, że... No jak mi pozwolą zapłacić za te 15 tysięcy. No już... Niech ma, no. Niech wydaje pieniądze na głupoty. Ja chcę prawe połączenie. Z czasem to się może przydać rzeczywiście. Wiecie, jak w jednym miejscu będzie cena 30, a w drugim będzie dolar 30, no to warto to mieć. Dobra, bo ja jeszcze działki nie kupiłem, zapomniałem. Lecimy. Okej, 40 tu była. Polecę tu, może tu będzie 50 na przykład. Dalej. Oni się tam biją o to jedno miejsce. No w sumie im się nie dziwię, bo to taki trochę pewniak. Ile ona za to wyłożyła? 8 kapci. No i tam jest stara baba mnie wykopała. Wydupcaj. Moje pole. No, nie mam pieniędzy. Dobra, lecimy. Dobra, stawiamy tych ziomali i niech tu szukają. Okej, tam znajdują. A, postawię to gdziekolwiek. No, dużo na tym nie zarobię. Dobra, dawaj to tam. Mi się wydaje, że to pole już nie będzie jakieś fantastyczne. Jeżeli mi się zbiornik zmieścił, mam nadzieję, że się zmieści. No zajebiście, nie? Skały robią problemy czasami, no nie wierzę. Dobra, ja sobie to ulepszę od razu, bo to może być takie trochę większe. Od razu kuni dokupię, od razu zmienię, żeby lecieli tutaj. Tam dużo tego znaleźli. No to znowu zrobimy mniej więcej tak, żeby ten silos się rzeczywiście tam zmieścił. Lecimy, no. Ja ich od razu dokupię, żeby potem nie mieć dziwka, że coś zostawiłem na mapie. Jeszcze go bym nie chciał zostawić. To może być gaz, wiecie? Ja coś tak czuję, że to jest kurde gaz. No pieprzony kamień, no. Dobra, kupimy krety. Niech są. Tak, to było duży zbiornik. A nie, to jest jednak Europa. Tu mamy gaz. To prawie się wierciłem właśnie w gaz. To jednak dobrze, że był kamień. Dobra, kamienie są jednak good. Tu jest bardzo dużo złóż jeszcze. To za chwilę tam wyjdziemy. Wiecie, silosy były pod S, ale tu kurde mi się nie zmieści. Mam nadzieję, że tu się chociaż dwa zmieszczą. Dokładnie, zmieszczą się. Lećcie tam, na co wy czekacie. Wyciągać to. Polećcie może tu sprzedać. Więcej koni ewidentnie potrzebują, bo nie dają sobie rady. Dobra. To fajnie cena właśnie. Poczekamy chwilę. I lecimy z ekspansją tego złoża, które jest gdzieś tutaj. Dobra, tu widzę jedno. Daj to, bo nie wytrzymie. To jest malutkie. Ale tam gdzieś jeszcze jest. To jest duże złoże gazu, kolejne. To wygląda jakby było dużo, może jest małe, nie wiem. Kto to wie. Okej, tu mamy to. Ja bym sobie to ulepszył tak, żeby na pewno zdążyć, żeby się tam jakoś nie spinać. Tu mamy kolejne złoże, ja sobie to ulepszę, już dawno powinienem to ulepszyć. Ulepszymy to w ten sposób, też będzie dobrze. Tam już nie sprzedawajcie, wiecie, już jest dobrze. To kupię, bo już dawno też powinienem to kupić. Tu jeszcze macha, nie wiem co on tu widzi. Ten sobie przez przypadek. Ty to widzisz, ziomek? Tutaj gdzieś?
A to jest czasami problem, żeby te małe złoża poznajdować. Dobra, polecimy sobie w ten sposób. Sobie zamkniemy, polecimy sobie dotąd. Już to sobie zacząć łączyć w całość. Dobra, tak, mniej więcej. Tam próbowało uciekać z szybu naftowego. Więcej, bo koni tak będę potrzebował. Na ulepszeniu najlepiej. Okej. No i czekamy. Czekamy, ale to wiem, że i tak mi się wszystko nie zmieści do silosów, to sobie sprzedam troszkę. Może starczy już. Uś, za dużo tego sprzedałem. Ale chłop, co zrobił? Wrzesień już mamy. Niedobrze, niedobrze. Ale ulepszać to drogo by wyszło. Zrobimy coś takiego. Będzie się wtedy na dwa wydobywało. O, elegancko. No za dużo trochę tego sprzedałem. Muszę przyznać. Moja wina. Dobra, to mamy. Chyba wszystkie złoże, więcej nie widzę. Myślałem, że to będzie większe, ale może być. I chyba tu byśmy polecieli z tą sprzedażą. Niech to się całe wydobędzie, chociaż październik, no nie wiem. Kopmy się na wszelki wypadek, żeby później już nie czekać. Dobra, finito, nie? Koniec, koniuszek. Tak, zamykamy. I kurek, jeszcze to sobie zamkniemy. I kurki odkręcamy. Chociaż patrząc teraz tutaj, to... Czemu to nie rośnie? Dobra, zaczęło. Dobra, już to sprzedawać, bo te złoża nie są duże. A mogę chwilę... Uuu, to jednak było tego. Dobra. Niech będzie. Niech będzie i tak. Dobra, ostatnie pole sobie zrobimy. 28 tysięcy. No. Nie lepiej nie było. To ja będę ukrywał. 4%, okej. Okay. To myślę, że nawet 22 tysiące gdzieś tak dam, żeby na pewno oni mi tego nie zabrali, chociaż... Nie no, dobra. Ricardo ma trochę pieniędzy. Dobra, stój. Stój, bo zaraz mi to zabiorą sprzed nosa. 16%, no... Powiem szczerze, przy kamerze, że... Tamto podejście, co grałem sobie wcześniej, to mi poszło niebo lepiej niż to, co robię na odcinkach. Mimo tego, że wtedy grałem pierwszy raz, można powiedzieć. No, to powiem szczerze, że zamiast progresu to jest regres. Dobra, niech będzie. Dobra, lecimy. Lecimy dur. No dobra, tak jakoś postawię to. Żeby znowu nie popełnić tego błędu, to wcześniej, to może najpierw kupię konie, a dopiero później zacznę się to podłączać. Tam sprzedawajcie, jest was dużo, to dacie radę. To w ogóle nie jest to, co on znalazł. To fajnie. Dobra. Tam cena fajna. Dobra, postawię to w ten sposób. Szukamy. To jest fajne. Jest elegancie. Więcej koni. Na pewno nie było tu problemów. Może od razu silosy zacznę stawiać. Chyba źle to postawiłem i dwa mi się tu nie zmieszczą jak zwykle. No. Więcej koni. No dobra, no trzeba czekać, chociaż to nie wiem, nie ma na co czekać za bardzo. Dajcie tutaj trochę. Teraz nie będę miał gdzie tego trzymać. Spoko, pójdziemy sobie tak bokiem, bo tu dwa złoże są niby jeszcze pod spodem. Dobra, to też ulepszę, bo jest całkiem masne, bym powiedział. Polecimy sobie w ten sposób. U kurde, to są giganty. Silos, szybko, stawię go. I tam sprzedawać, bo tam cena jest good. No i dupa. I tak się ulało. Dobra, koni tak... sprzedadzą. Niech sprzedadzą wszystko, co mamy. Po takiej cenie można. Po takiej to już nie. Dobra, lecimy w dół. Moje ukochane kamulce. Zresztą nie jest małe. Ulepszę, dla pewności.
Dla pewności ja wolę nie ryzykować. Już więcej tych różdżkowych menów poproszę. Radiostetów moich ulubionych. Tu znowu coś jest. Może akrety wpuszczę w końcu. To nie jest zły pomysł. Ale dobry pomysł. Kurde, ulepszyłem dobrze przypadek. Klikło mi się. Moim zdaniem, jak macie właśnie wybrane krety, bo pewnie miałem, chociaż ja to tak spamię, że my to nie wiem. Jak macie wybrane, to nie powinno się ulepszyć, chyba że właśnie tak jest. No, właśnie tak jest. Ale akurat trafiłem na ten moment, że nie miałem wybranego. No dobra. No znowu syte złoże, to robimy sobie tak. Tu mamy złoże, okej. Okay. To właśnie jest to, co on macha. Dałoby się to ulepszyć. Róbmy to nawet tak. Niech to kopio szybko. Nie mam miejsca, żeby magazynować, nie? Dajcie tu, bo jest bliżej. I za dużo tego sprzedałem. Nie sprzedawajcie już tam. Tu nie zmieszczę, nie? A zmieszczę. Ale to i tak już tego dużo nie będzie, niestety. Dobra, trzeba zacząć robić moją sieć pociągów. Zrobimy sobie w ten sposób. Tu nie mogę tego... Aha, nie mam siana. Dobra. Okej, tyle mi wystarczy. Tutaj mam taką nadzieję. Polecimy sobie od tego. I to łączyć, no wypadałoby w sumie. O, o. Sprzedać szybko. No jeszcze musimy sprzedać. Gdzieś tyle mi powinno wystarczyć. Dobra. A coś jeszcze bym potrzebował. Chociaż czekajcie. Czekajcie, czekajcie. To też teraz rośnie. Kopać mi szybko to złoże. Dobra, potrzebuję pieniędzy, żeby móc to odblokować. Tyle mi powinno wystarczyć. Przynajmniej mam taką nadzieję. Okej. Czekamy, czekamy. Dobra, to już koniec. Teraz jeszcze to. Okej, zamykamy szybko. No i lecimy ze sprzedażą. Jeszcze tego jednego tu kupię. Jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze stój. Dobra, teraz. Chociaż? Może jeszcze nie teraz? Dobra, bo ja mam, nie mam koni ulepszonych. Jeszcze sobie kupię je na to. No i nie poszło aż tak tragicznie, jak mogło pójść. Nie, to kliknąłem. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. No nawet diamentów tu już nie ma. 42 tysiące. To ostatni poziom nie był wcale najgorszy. To akurat mi się udało. To pierwszy i ostatni. To jeszcze na koniec. Super zbiornik. Super, hiper, mega zbiornik sobie wykupimy. Aukcję pewnie 1% będzie trzeba wziąć pożyczkę. Ale to już sobie kupimy w następnym odcinku. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Pa, pa.